szybko, to sam tworzyłem to wszystko na żywo, nagrywając do tego urządzenia. Dźwięki akustyczne przepuszczone przez tą elektronikę. Jeśli ktoś by chciał zgłębić moją twórczość, to zapraszam na stronę moją internetową, tam najlepiej www.muzycznepodróże.pl. W marcu wybieram się do Izraela, będę tam nagrywał płytę z muzykami właśnie też z różnych części świata i mam nadzieję też w następnym roku zorganizować koncert tutaj u ojców kapucynów w Piwnicy, także można śledzić aktualności i serdecznie zapraszam na moją stronę i na koncert, który się w najbliższej przyszłości wydarzy tutaj w Lubartowie. Dziękuję Ci, Michał, za to, że zechciałeś naprawdę uświetnić tą moją skromną wystawę Twoją sztuką. Zapraszam bardzo. Chciałbym liczyć na to, że coś zostanie przy tej wystawie, która tu będzie. Będziemy mogli tu odtwarzać, bo to będzie wisić codzienną obecność. Na wystawę do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie organizuję moją wystawę właśnie instrumentów, bo większość tych instrumentów są instrumenty biblijne. Ja też zgłębiam ten temat i przywożę je z moich podróży, ale na stronie internetowej, żeby już nie przedłużać, można znaleźć więcej informacji, także zapraszam do muzycznej podróży w głąb zdjęć. Dziękujemy bardzo za prowadzenie i za cierpliwość muzyczne. Zapraszamy do oglądania i do skorzystania także z tego, co jest strawą dla ducha i jeszcze tam dla strawy dla ciała, autorzy przygotowali. Teraz, jakby teraz, to będzie ciężko mi go rano, tak, operacje robię.